Ach, to jest fantastyczne. Proszę Państwa, dlaczego słodkie wino pasuje idealnie do słodkiego? Bo suma słodyczy się zmniejsza. Cześć, witajcie na kanale Tasting Room. Już niebawem 11 listopada, który w Poznaniu nazywa się świętem świętego Marcina. Tradycyjnie na świętego Marcina wypieka się w Poznaniu rogale Święto Świętomarcińskie, takie jak tutaj mamy na talerzu. Jest to rogal z ciasta półfrancuskiego wypełniony białym makiem, kandyzowanymi owocami, bakaliami, orzechami. Ten rogal jest niezwykle sycący, intensywny w smaku, ale też dosyć tłusty i esencjonalny. Więc pytanie, jakie wino dobrać do takiego rogala? Jako że rogal świętomarciński jest pełny, esencjonalny i przede wszystkim słodki, potrzebujemy wina, które jest delikatniej słodsze od tego rogala, czyli po prostu wino słodkie. Ale jaki kolor? Kolor biały. Dlaczego? Ponieważ jest to ciasto półfrancuskie, jest nadziane białym makiem i owoce, które są tutaj kandyzowane, to są również owoce białe. Jako, że jestem fanem połączeń lokalnych, nawet bardzo lokalnych. Skoro mamy rogala z okolic Poznania, to i wino musi być z okolic Poznania. Mamy w Wielkopolsce winnice i do tego winnice, które robią słodkie wino. Przykładem może być winnica zielona, która wytwarza piękne słodkie wina. Moim faworytem jest słodki listopad. Listopad? Też się pięknie składa, bo świętego Marcina jest właśnie w listopadzie. Zobaczymy, jak to razem smakuje. Najpierw spróbujemy wina, potem skosztujemy rogala, a potem jeszcze raz popiję winem, żeby zobaczyć, jak to wino pasuje do rogala. Mm, niesamowicie kremowe wino, pełne słodyczy, rodzynek, nalewki pikwowej. Nawet kandyzowanego imbiru. Ono jest bardzo słodkie, ale przyjemnie zbalansowane dzięki kwasowości i ten pikantny imbir na finiszu dodaje jeszcze charakter. A rogal. Mm. Wezmę sobie taki kawałek z większą ilością maku. Mm. To jest fantastyczne. Proszę Państwa, dlaczego słodkie wino pasuje idealnie do słodkiego? Bo suma słodyczy się zmniejsza. Bardziej wyczuwamy owoc z winie i bardziej wyczuwamy wnętrze rogala, czyli bardziej czujemy mak, bardziej czujemy owoce, a mniej tą dominującą słodycz. Warto sprawdzić takie połączenia. Wino słodki listopad z winnicy zielonej jest bardzo rzadkim eksponatem. Jeśli nie jesteście w stanie kupić go, zdobyć go w jakiś sposób, to warto skupić się na innych polskich. Słodkich winach, których jest coraz więcej na rynku. Skoro mamy słodki polski specjał, skupmy się na połączeniu z polskim słodkim winem.